pokój i dobro. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego jesteśmy w wyjątkowym miejscu w Syryni, w parafii świętego Antoniego z Padwy. Dzisiejszego dnia w tym miejscu po raz kolejny będą odbywać się szczególne wydarzenia, szczególne procesje pacholcze, wyjątkowe wydarzenie dla całej parafii, a szczególnie dla ludzi młodych. I o tę procesję dzisiaj zapytamy gospodarza tego miejsca. Szczęść Boże, księże proboszczu. Szczęść Boże, witam. Cóż to za wyjątkowe procesje i dlaczego od tak długiego czasu i w jaki sposób wpływają na pokolenie i wymiar duchowy parafii młodzieży? Wyjątkowość polega na tym, że to nie jest tylko jednorazowa procesja i na tym koniec. To jest od poniedziałku wielkanocnego aż po Dzień Wszystkich Zesłania Ducha Świętego, Zielonych Świątek, i w każdą niedzielę o godzinie 13 młodzież zbiera się w kościele i rusza do przydrożnych krzyży, kapliczek. Wymiar tego, wydźwięk jest paschalny, czyli jakby ogłaszają zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Chociaż legendy podają, że to było już u podstaw była zaraza, gdzie wyginęli młodzieńcy, dziewczyny i została tylko jedna para i ślubowali, że w ten sposób będą upamiętniać ten czas. I to tak trwa z pokolenia na pokolenie ta piękna tradycja. Zresztą ewenement na skalę, przypuszczam, nie tylko naszej diecezji, archidiecezji Polski, czy wręcz Europy, czy świata. Bo nie ma wiele takich długich tradycji, gdzie nie było żadnej przerwy. Nie przeszkodziły ani okupacja, ani stan wojenny, ani nawet pandemia. Wyjątkowość tych tradycji polega na odcinku czasowym, to jest 350 lat. Tak. Przewspaniałej tradycji. Dzisiaj weźmiemy udział we mszy świętej jubileuszowej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Wiktora Skworca z poświęceniem figury Michała Archanioła, też daru młodzieży, gminy upamiętniającej to wydarzenie. Historycy i socjologowie zastanawiają się nad tym zjawiskiem, nad tym fenomenem, jakim jest tu w Syrenii pacholcza procesja. Stwierdzają, że wywodzi się z, cytuję, pełnej niepokoju i lęku, często rozgoryczenia i trwogi epoki. Nam wierzącym trzeba jednak szukać innej odpowiedzi, odpowiedzi wiary i teologii. Dlatego po zapoznaniu się z historią procesji pacholczych wyrażam przekonanie, że myśl, iskra, a potem praktyka procesji pacholczych nieprzerwanych od 350 lat to jest dzieło Ducha Świętego, który czyni z ludzi, z ochrzczonych, narzędzia swego działania, oświeca ich i zapala do działania oraz przynagla do budowania dobra. Legenda głosi, o czym nie wspomina dokument lubomski, ale legenda głosi, że pojawił się tutaj jakiś tajemniczy wędrowiec. Zastał bardzo smutnych ludzi. No i zapytał, dlaczego oni są tacy smutni. I usłyszał odpowiedź, że dlatego, że ludzie umierają, zwłaszcza młodzi ludzie, i ostał się już tylko jeden młodzieniec, jedna panna. I on prawdopodobnie, tak wynika z tej legendy, polecił, aby zaczęto pielgrzymować właśnie do przydrożnych krzyży. Zaznaczył, żeby to zawsze były 3 krzyże i żeby takie pielgrzymki do tych krzyży odbywały się zawsze w tym okresie Wielkiej Nocy, czyli od Wielkiego Poniedziałku aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, i rzeczywiście zaczęto to kultywować. Takim dokumentem potwierdzającym powstanie tych procesji pacholczych tutaj na naszych terenach jest właśnie dokument lubomski. Niech to będzie symbol naszej wdzięczności za zaangażowanie wielu pokoleń syryjskiej młodzieży podtrzymywanie tradycji procesji pacholczych. Święty Michale, patronie nasz, módl się za nami. Piękna jest tradycja. Jest to przekazywanie pewnych wartości z pokolenia na pokolenie. I tutaj się to dokonało. Przez 350 lat z pokolenia młodych na młodych ta praktyka procesji pacholniczej została przekazywana. Siła tradycji, więc warto być wiernym tradycji, warto pielęgnować tradycję, warto ją przekazywać, bo jest to także forma ewangelizacji. A pięknie nam powiedział Jan Paweł Wielki, że dobrze jest, kiedy młodzi ewangelizują młodych, i to się tutaj dokonuje. Zawsze był ten, który temu wszystkiemu przewodził i on trzymał pieczę. Który podpierał Kościół, podpierał Kościół, sterował ruchem. Był odpowiedzialny za te procesje przez jakiś tam okres swojej kadencji. No i potem właśnie ktoś był następny, potem właśnie jeszcze mój brat był, potem przyszło to na mnie, więc tak idę powiedzieć, że pokoleniowo. Ja już właśnie Szymonowi mówiłem, że dla mnie to jest po pierwsze bomba ogromna, 350 lat, a po drugie spotkanie historii z legendą. Z legendą, no. Nie, że się legenda spotyka z historią, to jest nieziemskie. No bardzo jest, budujące. Jest to niesamowite, patrząc tak w okolicach tu, czy powiatu, czy tu gdzieś sołectw, no to gdzieś tam się pojawiają gdzieś procesje konne, gdzieś tam się pojawiają, no ale takie wiadome procesje, takie jak my tu mamy pachołków, to jest powiedzmy na skalę powiedzmy taką krajową, nie? Nazwa pachołek wzięła się od młodych osób w wieku od 14 do, czy od 15 do może 20-25 lat. To głównie chodzi do młodzieży, która jeszcze jakby nie jest w stanie małżeństwa. No. Idą młodzi, śpiewają, ludzie, którzy tutaj słyszą, też z domów wychodzą, też zaczynają śpiewać, więc to też jest taka fajna, w sumie, że tak powiem, interakcja. I tak naprawdę bardzo się cieszymy, że dużo osób teraz starszych tak przyjdzie, więc też tutaj widać faktycznie, ile tych pokoleń było. Myślę, że to na pewno jest jakiś ważny etap w tej historii mojego życia, mojego powołania. Przez te procesje myślę, że każdy z nas jakoś dojrzewał, że myśmy nie bali się wyjść, myśmy się nie wstydzili, a nieraz było tak, że ktoś tam z nas pokpiwał. Było to też takie w latach 90. trudne, kiedy ja byłem też potem przewodniczącym parę lat tej procesji, a z drugiej strony człowiek miał świadomość, że coś kontynuuje. Początek i koniec jest ten sam, właśnie zawsze z orkiestrą. Jakby tak uroczyście zacząć, uroczyście skończyć. A orkiestra będzie grała jeszcze? Tak, zawsze jest na zmianę. Okay. Pierwszy jest orkiestra, potem śpiewy właśnie z mikrofonu, potem znowu orkiestra, no i aż do krzyża. Potem jest modlitwa krótka przy krzyżu, prawdopodobnie orkiestra zagra jedną piosenkę i idziemy dalej. Czy trzeba mieć odwagę, żeby uczestniczyć w procesjach pacholczych? Odwagę, to bardziej trzeba pokazać, że się chodzi. Czy bardziej będzie powiedzieć tak, że podczas procesji zdarzają się takie sytuacje, jak na przykład jak to jadą auta albo motocykle i przegazówka, nie? No i to z mojej strony to myślę, że wygląda tak, że wyśmiewanie się, że idą młodzi z figurkami, z krzyżem, no ale to jednak młodzi pokazują, że mają ta siła i umią chodzić w takiej procesji i pokazać się z tej strony, że jednak wiara jest chyba silniejsza. Serce Jezusowi, Twojemu miłośnikowi. Widzisz, że Cię umiłował, ciało i krew za cię wydał.